Krzysztof Piątek już praktycznie o pół kroku w Milanie. No i możemy piać z zachwytu, że to tak szybko się dzieje i że po pół roku zaledwie, może nawet nie pół roku, znajduje się w takim renomowanym klubie. Tylko pytanie, czy to nie za szybko? Jeżeli do tego dojdzie, bo tak jak pan powiedział, to jeszcze troszeczkę do tego brakuje. Także no nie gratuluję jeszcze Krzyśkowi. Chciałbym oficjalnie usłyszeć oficjalne potwierdzenie. Nie za szybko. Dzisiaj świat pędzi do przodu i świat piłkarski również. Także tutaj niesamowita robota piłkarzy, którzy już strzelają bramki w Europie i we Włoszech. Arka Milika, Zielińskiego, Robercie Lewandowskim, Kubie Błaszczykowskim, Piszczku, no nie wspomnę, bo to dzięki nim tak naprawdę oczy piłkarskie Europy zwróciły się w stronę naszej ekstraklasy. No i brawo dla Krzyśka, bo tutaj chciałbym przestrzec, bo ojców sukcesu będzie pewnie wielu, ale to tak naprawdę Krzysiek strzela bramki. Tak naprawdę Krzysiek musiał sobie poradzić z tym, że z Lubina musiał odejść. Nie wiem, czy chciał, ale odszedł i był w trudnej sytuacji, bo był w Krakowi, gdzie ten wynik sportowy nie był taki, jak powinien być. Także tutaj brawo dla piłkarza. Super, że taki wybór, a nie inny. Genoa, teraz Milan, no nic tylko pozazdrościć. Można powiedzieć, że we Włoszech zapanowała prawdziwa piątkomania. Dzisiaj Corriere dello Sport napisało, że do Milano przychodzi minister od spraw zdobywania bramek. Jest duże zamieszanie medialne, ale chyba jest też bardzo duża odpowiedzialność na Krzysztofie Piątku. No jeszcze raz powtórzę, zaczekajmy, aż wszystko będzie podpisane i transfer będzie sfinalizowany. Natomiast oczywiście Włosi lubią takie historie, zresztą wszyscy lubią takie historie. Ja bym powiedział może tak, Milan to już nie jest ten Milan, który był 10 lat temu, natomiast absolutnie tutaj Krzysiu sobie zasłużył swoją grą na takie wyróżnienie i sam fakt, przynajmniej dla mnie, sam fakt, że będzie miał takiego trenera w korytarzach tam gdzieś w Milanello, jak dobrze pamiętam, to jest miejsce, gdzie trenuje Milano. Szansa spotkania tych wielkich gwiazd, które jeszcze pracują właśnie w Mediolanie, to jest coś wielkiego, coś pięknego i miejmy nadzieję, że to Krzysztofa nie przygniecie, że będzie dalej strzelał, bo jeżeli będzie dalej strzelał, to za rok będzie kosztował 3 razy tyle i będzie grał jeszcze lepszym klubie. Kibice we Włoszech bywają specyficzni, pan też miał okazję się o tym pewnie przekonać. Krzysztof Piątek, jeżeli już do tego transferu dojdzie, pewnie będzie mógł liczyć na takie gorące powitanie. Znaczy ja powiem tak, jak grałem w Kiewo i przyjechał do nas właśnie Milan, to praktycznie Milan grał u siebie, bo 90% kibiców była z Mediolanu, a kibice Kiewo jeszcze dodatkowo są prywatnie kibicami Milanu, także było wielkie sportowe święto i tutaj jeżeli chodzi o presję, to Kiewo Verona to jest mały klub i w zasadzie tej presji nie ma, natomiast Milan no to jest uznana marka w świecie. Troszeczkę, być może troszeczkę zakurzona, że tak powiem, ale mam nadzieję, że wkrótce Serie A przypomni się w Europie, bo ta liga, tak jak powiedziałem, troszeczkę jednak poziomem zeszła na dół. Mam nadzieję, że nie dlatego polscy piłkarze sobie tak dobrze tam radzą. No właśnie, Milan nie jest już tym Milanem, który był kiedyś, ale to dalej półka wyżej niż Genoa. W Genoi Krzysztof Piątek bardzo dobrze współpracował z Kwame. Pytanie, czy przechodząc do Milanu będzie w jakiś sposób musiał zmienić swoje nazwyki, swoją grę? No nie, bo taki klub, jeżeli chce danego piłkarza, to patrzy, ogląda, widzi, gdzie on się dobrze czuje, a Piątek dobrze się czuje w polu karnym, także tutaj kupują sobie nie tanio piłkarza, który tak naprawdę te akcje ma finalizować. Tak sobie dzisiaj przeglądałem skład Milanu. To rzeczywiście, no Kaki już nie ma, Sydorfa nie ma, Cafu nie ma po prawej stronie, także z tymi dośrodkowaniami może być ciężko. Natomiast jest Calhanoglu. Wydaje mi się, że to jest piłkarz, który akurat potrafi napastnika bardzo dobrze obsłużyć, także trzymamy kciuki, żeby Krzysztof, jeszcze raz powiem, o ile podpisze, o ile to wszystko się sfinalizuje, aby dobrze się wprowadził do zespołu, aby zyskał zaufanie kolegów i dalej strzelał. No właśnie, ta Liga Włoska jest bardzo trudna dla napastników, cała, a w Milanie przekonują się w ostatnich latach o tym bardzo dobitnie, bo gdzieś tam na tej dziewiątce nie poradził sobie nawet Fernando Torres i Mario Balotelli. Czy ta Liga to faktycznie jest taka trudna dla snajperów?
No to jest liga mocno taktyczna. Oczywiście duży nacisk na taktykę, na obronę, ale jak pokazał Krzysiek Grzynoi, no bramki da się strzelać, jeżeli ma się sytuację, to trzeba je wykorzystywać. No tak jest z napastnikami. Przypomnijmy sobie Arka Milika, który 2 miesiące temu tak naprawdę nie mógł trafić do bramki. Dzisiaj też jest na ustach całej Italii. W Napoli nikt nawet chyba nie myśli już o tym, żeby go wypożyczać albo sprzedawać. I sam Carlo Ancelotti też bardzo go chwali. Także i w tej lidze da się bramki strzelać. Będzie miał szansę, mam nadzieję, że będzie grał do końca o koronę Króla Strzelców, no bo jakby na to nie patrzeć, teraz będzie miał niby lepszych piłkarzy wokół siebie.